środki na wsiadki w Polsce. Największym szybkości osiołej na wsiadki. Co? Było się mi zatkało. No bo wysoko, nie? Ciśnienie. Pogoda dzisiaj będzie sztos. No. Dzisiaj będzie ładnie. Ale by potem zaś tych kolejek kilometrowych nie było. My to zapieprzyliśmy. Potem tam na tym odcinku. Ja. My to zapieprzyliśmy, że my w taranie pojechali. No. Ale loło. A potem się to zrobiło na śnieg. Tak nas ta pogoda zaczęła zrobiła. Jak we Włoszech. Wiesz, że kiedyś tu szedł. No, dzisiaj jest sztos. O, jeszcze liki widać. Ty, chodź, wejdź się. Widzisz to? Tam pradziady i te inne sprawy. Tam to, co to tam? Ja, to białe tam, no to ta biskup Jokopa tam te rejony. To jest piorunowy przestał. W tą stronę fajny widok. Ja. A to dlatego, że jest po wichurach. Chociaż zadymione też. Widać inne góry. No to Sudety, jeseniki, nie? Ale jest pierdolone. No to jeszcze raz widzimy ze Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Po wielu latach przerwy robacz tej pobyszy. Ale widok to przecudowny. Obiecywałem chcę, że tu będzie jakoś rajza rowerowo i do tej pory nie ma to zrealizowane. Fajna sprawa też z karnetami. Od razu przyjechaliśmy z chałupy i w żadnej kasie nic my nie stoli. No od razu pod wyciąg, pod gondola, bo my gondolą wyjechali. Wcześniej, teraz kanapą. Ale widok w to.
Tak, ja tu był na skiturach oczywiście. Na nartach zjazdowych to przed pandemią. Jadownia na talerzyku nie jechał. Ale numer. No, widoki są dziś o sztos. Troszkę akumulatorki szankują, ale numer. Teraz chyba poszukamy jakiegoś kesza na małym skrzyżu. Ostatni etap wyjazdu. Najcięższy. A to mamy kesza. Nie pokażemy dokładnie kaj. Jaki oto jest. Trzeba wpisać. Kurde. Fajnie. Super. W takim oto lesie. Małego skrzycznego. Kajś tam na trochę. Radzi.
Co? Do gondoli. Co do gondoli? No. Dobra, jedziemy na to. Nie był dobry. Zrobią. A to z pewnością.
Agnieszka. No to jest właśnie popularność tego ośrodka. No niestety, ale dziś osiadą nigdzie nie w Piechowie. Gadziny najechało. Tam na niebieski. Jak ludzie tak, to ewakuacja na wszystkich. Ja. Tak to wygląda. Nagro. Wycisnymy. Jest petarka, jest bajunia. Jak to klasyk Godon. Gustaw. Dziesiątka jakoś tu jest, to jest chyba dziesiątolanca. To jest rasa dziesiątka. Nie wiem jak się mi to będzie nagrywało. Pięknie widać kantoria. Wy i teraz nie widzicie, wy widzicie teraz kotarz. A nie kotarz, tam była rajza rozrywa. Generalnie rzecz biorąc, my są już poza Śląskiem. Tutaj widzicie, tu jest pięknie teraz. Kantoria na wprost. Ale idzie na łyje lód.
No a tu już nie lepiej. Jedziemy dalej. Tu lód. Jedziemy dalej. Tutaj zajadłem, nie wiem. Ale ja tu nasz kura była. A tam narodził przybyty. Kota z tym machtem. A kota z tym. Tam są skrytki te. No to ile nam tego dzisiaj pokorze tu? Jademy koło niebieskiego wyciągu. A potem już kierunek skryć na wyżej. Na boku gondolika i tam. A zobaczymy. Moment czas. Niebieskiego wyciągu. Jadę. O, lód. Niebieski wyciąg. Dobra. No, tu się na skuturach też wyłaziło. Gondola.
dole. Oblegano i zaś nic nie słyszę. Zaś to ciśnienie. Złodzieje to tu mają. Złodzieje mają w raj, tak. Ale generał fajnie wysochora widać. Mamy już trasa na Skrzyżne. Tak, się krzyżują, ginął. Na Jaworzynach. Pieruna, ale jakiś chopnik. A jeszcze to tak puścił. Ohoho. Obejrzyjcie to. Nie, no to tu jest Wajunia. Wajunia. Chłop się śmiał. O, gdzieś Marowice. Ja powiedział Bajunia, już nie. No ale tak to jest, Bajunia. To jest piękno nart. Tu są skały jakieś, urwiska. Zresztą, co by mnie to w górach tam dziwiło, nie? Ale jest petarda. Chyba najbardziej widokowo skirajza w tym sezonie. Ale pogoda sztosna, Zosiu. I kolejny skirowiec. Bajunia, Bajunia widok. Ta trasa jest poszerzona. Ty, ale ta trasa jest szybsza. No, to takie nie było. No. Tam go dali jedni na wyciągu, co ja z nimi jechał, że to poszerzone jest.
No to jest, to się nie da określić, te widoki. To był sztos. Sztos piorunowy. Troszkę ludu jest. Adosie? Jadę. Adosie? Zobaczymy, najwyżej obcy się wyjedziemy. Kursuje wyciągnął. A to nie jest. Co? Cześć. Co? Cześć, tu wyciekaj. Ja nie słyszę. No i kaj go tu znajdziesz. Ale to nie na środku trasy. Zwolnij. Zwolnij cały czas. Kurde, ciepło mi się zrobiło. Nie rozpędzą się, bo cholera. Nie wiem, co widać. Co? Jestem ciężki obcy. Ale to łodzie piorunie to jest trudno. Tak, nie do samej góry. To to nie. Tu jestem ciężki właśnie. Jademy Fisem teraz na dół. Trasa Fis. Potem z góry też tu jadę. Ja. No to witamy na trasie z homologacją Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Trasa FIS.
8 stopni. No, ale my też tutaj się tu zjechali. Te, ale... Ale tu my na jakiś wyciąg zajechali. Co? Ja myślałem, że my tym pisem pojadymy na dół. To musielibyśmy chyba tam jechać. No, no, tam, tam. Na te oryżki? To się powstaniło. No to jak przechodzimy, to przechodzimy. Chłop pierna. To nie pieprzyło. Tam je jechane, to jest tyle zjadymy. Taki skikros się nam teraz robi.
Op, pieruna. Kamienie. Trzeba je mijać. Tam jest lepiej. Na to my sobie wybrali pisa. Teraz to jest za wyto tutaj. Ale fajne miejsce. No i Kesza my szukali, ale jest śnieg i nie znadlimy. Uwaga, bo się nie zniszczymy obaj. No to jest pierwsze. No, mamy fajną trasę narciarską. Muszę fotografować. Dziwajcie się, jak się to zważył na tych moich skijach. Ginał są brązowe zamiast czarno-białe. No ale tak to jest, jak się wybierzesz na zawzyto trasa, nie to bez Kesza. Dawka kamieni śmiertelna. No, trzeba sobie przypomnieć, jak się na górce jeździło. Co? Trzeba się przypomnieć, jak się na górce jeździło. No, nie po kamieniach. Przyzwyczailiśmy się do wyratrakowanych stoków. Teraz jest problem, bo takim czymś jechać. Ale faktycznie, jest dużo kamienia. Trzeba to mijać. Taki skikros się nam zrobił. No.
Po Bryku Fest. Ale nie tylko my. Więcej takich szaleńców tu jest. No ale ze Skrzycznego będzie zjechane chociaż. Kieszamy nie. No dni lipa, trzeba tu będzie przyjść w lecie. Kieszka iść pod śniegiem. Się okorzeżemy tu. Byli, nawet metr pokazywało, że jest od niego. Lipa. Ale już my ściągnął na dole. Łop piorunie. Ale byłbyś się rozpędził. Byłbyś się rozpędził. A tam je wytajane. Na co robić wielkiego szwungu, bo bym mógł się wyłorać do fest. Ale widać już wyciąg. To jest spoko, nie ma źle. Czuję się, jakby był na skiturach. Jakoś i druga. Coś tu było, jakieś chałupy. O! I kamienie. Kamolce. Pieruńskie. Oj, ty narty dzisiaj dostały w życiu. Na tym zjeździe. Oj, dostały. Nie ma śniega, słuchajcie. Ktoś śnieg szlak trafił. Ale mam zesranę na ty. Rękawice? W śniegu trzeba gdzie wyczyścić. Nie, już się w śniegu się wyczyści. Proszę, kapcie mnie tam z nikim nie widzi. No ale tutaj jeszcze na nartach nie jest. Bo teraz rada bez posiedne. O. Oj, co za ulga, nie? Ale cała mokra jest. Kurde, tu się pobudowało? Jak to tu nie było? Było, było, to było już dawno. Ale tu też parking jest. Ja tu parkowała, jak była pandemia. Tam jest szlak niebieski, tu. Ja tu zaraz miałam auto i że do auta normalnie doszła. To też nie ma źle, bo
Jakby po tego kesza iść, to tu można zaparkować i tu wyleźć, tak jak my zjechali, nie? No, podejrzewam, że tym niebieskim szlakiem byśmy wyszli. Chociaż może nie dokładnie, ale... Nie, bo on tam jest bardziej, ale... No ale Fisamy zaliczyli. Wyczynowo, bo wyczynowo, ale jest zaliczony. To jego zaliczyła w zeszłym sezonie też. Całego. 12 marca. Armaty już wszystko pozwożone, także... Nie będzie na śnieżaniu, połowa marca, 12 dzisiaj, to już nie ma sensu na śnieżanie, nie? No nie ma sensu. Ty, popatrzcie, jaki tunel tu zrobili. Nie było tego tunelu. To ja bym się tam nie zmieścił w tym. Taśma tam była tylko, a tunelu nie było. Taśma była, ale to ja bym się tam nie zmieścił. No ale będziesz musiał. A, no. Przystawię. Bo wyciąg tam był. Gdy to jest znakowołek? Była taśma, ale nie było tego tunelu. A w ogóle nową taśmę zrobili, bo ona w innym miejscu była. No to zsiadamy na Jaworzynie i przesiadamy na Krzyczne. Dojście do drugiego odcinka w lewo. Zbytaj się. Tak się spieszy. Ale zostaw. Dobra. A jeszcze? No bo zawsze na górę. No to trzeba coś zrobić. Albo 3 razy. O, mam. 3 razy. Nie powiem, nie powiem. Nie powiem, nie powiem. 5 razy! 5, tak. Lepiej, że to nie zdążymy, wiesz, bo musimy tutaj na chwilę dać. Jeszcze musimy coś zjeść. Nie, a chcesz 5, to nie ma szans. A 3? No 3 też, ale 2 może się użyć, co to? 3 i sprawa od razu. Wyłorał jeszcze. Na Jeszczo, ja. No, nie było. Krzyczne. Ale szczyt jest kawałek dalej. Jest widok piorunowy.
jest widok pieruński. Co? Bo Tatry widać. Tatry ludzie widać, ale tam, stamtąd bardzo. Ale tu kawałek widzę. A to nie wiem, to jest co? To jest Babiogóra tam. Babiogóra. Babiogóra, Jezioro Żywiecki i tam Beskid Mały, Kotlina Żywiecko cało tutaj, Brama Wielkowicko. No i przed nami Klimczok. A i też Kuminy z Czechowic widać. Czyli nasze tereny też tu widać. To jest super. O, będzie długi film. No ale o to chodziło. Taka okazja się może nie powtórzyć. O jasny pierdol. O, szpicioki widać. Tam jest Klimczko, kapcia zasłania te szpicioki. Bo pierdolnie. No, ty byś raczej się zabił. Jakbyś leciał, to kaput. Jest, widać szpicioki. Trochę je Pilsko zasłania. To jest szansa, że one będą widoczne. I Łodna dzisiaj też. Ze Skrzycznego widzimy Tatry. Bardzo fajnie Babiogóra. Kotlina Żywiecko. Jezioro Żywieckie. Ponoć fajna trasa, tam jest Żywiec widać, tak? Browary widać, Górę Grojec. Beskid Mały. Robaczołunka, tamte rejony, Kocierz i Brama Wilkowicko i tu Klimczok, Magura, no i przede wszystkim Bielsko-Biała i tam troszkę góra zasłania nasze tereny czechowickie i Tychy widać i elektrownia Jaworznów daleko i kopalnia Piast. Dobra. To jest aż ten pis. Nasza pis. Peace.
Proszę? Jeszcze raz. Kolejki są na odczyku. Wie pan co, ja tam jeszcze nie byłem, także nie wiem. Kamy to tu zajademy. O cię pierunie. No to tu jest co pchnąć. Niesamowity. To było samobójstwo teraz. To było samobójstwo. O pierdolnie. Adrenalina.
bardzo. No to zaczynamy hardcore. Jorunie, ja prawie leżę. Się lina urwała, to ja lecę na plecy. Trzeba mieć siłę piorunową. Artykuł. Ostatni etap taki hardkorowy widzę. Mam nadzieję, że się to nagrał. A to będzie teraz fajnie. No spieronie, jedziesz. Nie nagra się w całości, no ale trudno. Nie muszę. Dzimy 21 jak już trasa. To jest? No. Ondraszek. Ondraszek to był taki zbój beskidzki. Coś w rodzaju Janosika. Lód. Jeszcze nogi rozjeżdżają. Jadymy. Ale dzisiaj jest zajebiście. Szczyrk. Dziś wypadł fantastycznie. No ale to jest marzec. Jest piękny widok. Jeszcze go nie widzicie. Ale teraz będzie sztos. Przygotowanie teraz. No, tu już najechali. To już nie musicie tego oglądać. Myślę, że nie trzeba go dać namysłom.
na skrzycznym. Koło schroniska. No i jest rewelacyjny widok. Mamy kesza tam, nie powiem gdzie, lokalizacji nie powiemy. Widzimy go, jest plastikowa skrzyneczka, takim drzewem zabezpieczona, ale tutaj nie wylecę, teraz to mówi gładko. No i teraz zjeżdżamy już ze skrzycznego kesza, my znaszli, ale wiesz co ci powiem? Że my są trąby, bo kesz drugi był koło tej trasy sisowskiej, tamtaj ten widok był. Aha. Znaczy się, że i tak tu trzeba będzie przylić. Teraz już cisnemy ku gondoli i na zot, spadki jak to się godo. Po cieszyńsku. A my nie są na Śląsku. Właściwie kto nie ma Śląsku. Co tu się odwaliło? Babio Góra, Królowo Beskidów, a tam Szpicioki, Tatry. Gdzie mnie tu chce zbiąć? Zbiąć Pilsko. Tam te Rysianki, Romanki, to wszystko. Widać wielki rozsypiec, wielki krywań i widać wielką raczę. A tam jest zachód słońca i widać Wysochora. Piękna rzecz. Naprawdę. Co tu się odwaliło? Brać. Ale ten zachód słońca, jakby tych chmur nie było, to było jeszcze lepiej. No, kurde, pomyśleć, że ja tam wyjechał. Byłeś przy tym maszcie tam. We wrześniu 2022 roku. Ta góra w końcu padła. Oczywiście w tym roku też jest plan, żeby ją zdobyć. Zarówno rowerem, jak i piechty. Będziemy się już pomału też z wami żegnać. Skitury tutaj to jest tylko namiastka tego, co tutaj jest, ale tu jest po prostu pięknie. Zresztą w górach wszędzie jest pięknie. I dwa kesze znalezione, trzeci w planach jeszcze. Ależ tu jest
do takich chwil to warto jeździć na narty. Zachód słońca, mogłoby tych chmur jeszcze nie być. Aż się chce człowiekowi żyć. Tidic. Jest pięknie. Jest przecudnie. Pusto na to strada. No i to. Cudownie. Ile trwa? Dobra, cisnymy, pełny gaz. Teraz mamy cały skok do siebie. Co? Po struksie jeszcze pojadę. Po struksie? Super. Dobra, to jadymy. To kuplunka już zawarli? Już nie szynno. Nie wiem, już to przestanę. To ja mogę. Nie.
A ja im to teraz zniszczę. Ale to jest. Mało się jeszcze będziemy żegnać.
No to trzymcie się i do zaśpień. Czy myśliwaj zaraz? Co? Jedna chwila. Było fajnie. Było fantastycznie. Tak się robi rozgrzewka. I do zaś. Taki ładny sztuczny ładny. No musi poprawiać. No, no i musi poprawiać. Dobra. Tu jest, tu domy. Ci mamo, nic nie widać. Nic nie widać. No. Mamy go. Jest cash. Jest fajnie. Wpisaliśmy się. No, ja myślałam, że to staro szpyrka wisi. Nie widać? Widać. Ale zmaskowani po byku fest. Faktycznie wygląda, jakby jakoś staro szpyrka wisiała. No ja to widziałam i mówię, że jakoś staro szpyrka wisi. Że tego do rynki nie wezmę. A widzisz? I odzabię wykował. No. Dobrze, mamy.